Magda Żakowska, dobry wieczór. Nad przeważającą częścią kontynentu zalega mroźne wyższa. To oznacza, że to nie koniec srogiej zimy. Noc pochmurna na wschodzie, południu i w centrum. Śnieg popada w pasie od Polesia przez Lubelszczyznę, Małopolskę aż po Podkarpaciu. Słabe opady śniegu także na południu Górnego Śląska. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Zimno od minus 13 stopni na zachodzie do minus 20 na Podkarpaciu, na Podhalu i na Suwalszczyźnie. Wiać będzie w nocy umiarkowanie, chwilami silnie z północnego wschodu. Jutro większa ilość chmur zbierać będzie się na wschodzie, na południu i na wybrzeżu. Poza tym zachmurzenie umiarkowane. Nadal mroźno od minus 13 stopni w regionach wschodnich do minus 7 na zachodzie. Dokuczać może umiarkowany i silny i do tego zimny północno-wschodni wiatr. W regionie w nocy zachmurzenie duże z miejscowymi opadami śniegu. Przejaśnienia dopiero nad ranem i tylko w części południowo-zachodniej. Średnio temperatura tej nocy spadnie do minus 14 lub minus 15 stopni, ale miejscami znów może być znacznie zimniej. Będą to spadki do minus 17 lub minus 18 stopni. Dokuczać będzie umiarkowany, silny, do tego zimny północno-wschodni wiatr. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Najwięcej tych przejaśnień na zachodzie i na południu. Na termometrach w ciągu dnia minus 8, minus 9 stopni. Odczucie chłodu spotęguje silny północno-wschodni wiatr. Na barometrach teraz spadek ciśnienia. Również marzec przywita nas tęgim mrozem. W piątek powrót bardzo słonecznej pogody. Nadal zimno. W nocy od minus 13 do minus 15 stopni. W dzień na termometrach minus 6. Minus 7. W sobotę mróz zacznie odpuszczać. Nad ranem temperatura spadnie do minus 9 stopni. W sobotnie popołudnie będą to 2 lub 3 stopnie poniżej zera, a zatem będzie to najzimniejszy tydzień tej zimy. No, jak widać, jeszcze jutro, a także na początku marca temperatura spadać może do minus 15 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.